Dziękuję bardzo. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Grzegorz Zegarek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam dwie sprawy. Pierwsza to jest związana z ochotnikiem na odcinku między ulicą Cichą, przy ulicy Trzcińskiej na odcinku między ulicą Cichą a ulicą Aleją Pieniążka. Ten chodnik po lewej stronie jest w katastrofalnym stanie, prawda? A mieszkańcy zwracają teraz uwagę, że jest wiele prac wykonywanych w okolicach ulicy Trzcińskiej, ulicy Cichej. I gdyby przy okazji była możliwość spojrzenia na ten chodnik, ewentualnie wykonania, bo nawet nie napraw, bo tam się nie da naprawić, tam po prostu trzeba byłoby to od początku, to bardzo, bardzo bym prosił o przyjrzenie się tej sprawie. A druga sprawa to jest prośba od rodziców dzieci w wieku powiedzmy 1-3. Oddaliśmy ostatnio plac zabaw w parku, bardzo piękny, bardzo duży, aczkolwiek generalnie nie ma tam żadnych atrakcji dla maluchów. Wielu rodziców, na tym osiedlu, gdzie mieszkam, jest bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi. Już nie jedna osoba mi sygnalizowała, że była z małym dzieckiem, wróciła, bo się okazało, że te wszystkie atrakcje to są tak od 3-4 lat wzwyż. Nie ma nic dla maluchów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jerzy Leciński. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Skłodowskiej z prośbą o wyznaczenie miejsca przejścia dla pieszych na wysokości skweru Żabka. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, osoby starsze, jednak okazuje się, że tam jest dość duży ruch i no, jest problem z przejściem w tym miejscu, a na długości całej ulicy Skłodowskiej bodajże to są dwa przejścia dla pieszych. To jest jeden temat. I drugi temat, mam pytanie. Panie Prezydencie, dlaczego miasto Skierniewice nie przystąpiło do programu MIGOR? A jeśli nie przystąpiło, czy w kolejnych latach przystąpi? Ponieważ skorzystało z tego programu bodajże na chwilę obecną 119 miast. I trzecie moje pytanie jest w związku z tym, że po byłej bibliotece na ulicy Senatorskiej część, tak powiem, pomieszczeń zostało zagospodarowanych i tu jest prośba do panów prezydentów jednak, żeby wydziały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli chodzi tutaj, czy są, panie zajmują się zasiłkami i rehabilitacja, jednak, żeby osoby, które przychodzą i muszą chodzić po schodach, jednak, żeby te biura przynajmniej dwa były jednak na parterze. Bo jeśli ja widzę, jeśli matka zostawia dziecko z wózkiem na dole, żeby wejść załatwić sprawę zasiłku, no to jest niebezpieczne. No, matka mówi, że no, dziecko się opuści, jak weźmie na ręce. Więc no, tu panowie prezydenci, wydaje mi się, że tam są pomieszczenia, można wygospodarować i gorąca prośba, żeby osoby, które przychodzą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak wiele osób jest tam niepełnosprawnych, okulach, jednak żeby mogły się przemieszczać na parterze załatwić te sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Stanciszna. Panie Przewodniczący, koledzy i koleżanki, Panie Prezydencie. Zadawałam już Panu pytanie na temat pasów na ulicy Mickiewicza. Tam zatrzymuje się autobus i wychodzący ludzie muszą biegać przez ulicę. To jest również udogodnienie te pasy, które robią na ulicy Mickiewicza dla osób korzystających z poczty i pojeżdżających do pracy koleją, bo jak idą, to muszą to robić. To jest jedna kwestia, to ja mówię to w imieniu mieszkańców. Druga kwestia jest otwarcie park miejski, chyba z tego co wiem, jest otwarty od godziny 6:00 do 22:00. Część osób, duża część mieszkańców pracuje od godziny 6:00 do 22:00. Czy nie można byłoby w okresie letnim przesunąć godziny zamknięcia, otwarcia parku od godziny 5:00 do 23:00? Bo część osób kończy to 22 i musi to robić. Ja myślę, że to byłoby udogodnieniem korzystając z naszego parku. No tak, dziękuję. Proszę bardzo, radny Adam Stanowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Zwrócili się do mnie mieszkańcy, zarząd wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Iwaszkiewicza 1
Oficjalne jest pismo, które jest skierowane do prezydenta miasta z Kielce, pana Krzysztofa Jerzyka. Chodzi o następującą sprawę. Mieszkańcy proszą o zainstalowanie ograniczników prędkości na ulicy Nowiwa naprzeciwko klubu Baza. Wcześniej składano takie prośby, ale zakończyły się to negatywnie. Argumentacja wspólnoty jest następująca, nie tylko wspólnota, ale i inny grupy zlokalizowane wokół tej ulicy. Po ostatnim wydarzeniu, które miało miejsce 11 sierpnia o godzinie 22 na parkingu wspólnoty mieszkaniowej Iwaszkiewicza 11, gdzie samochód Opel Omega jadący z nadmierną prędkością zniszczył ogrodzenie posesji na odcinku około 15 metrów, zniszczył 6 samochodów, w tym 3 całkowicie. Ponadto chcieliśmy również nadmienić, że w ubiegłym roku na tym samym odcinku drogi kierowca jadący z nadmierną prędkością nie zapanował nad pojazdem i wpadając w osi jezdni uszkodził i zniszczył 5 samochodów na parkingu obok klubu Oaza. Oczywiście tu mieszkańcy piszą, czy mamy czekać, aż dojdzie do tragedii. Poza tym zwracają uwagę, że w klubie Oaza prawie przez cały dzień, przez cały rok prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Po chodniku i przez parking wspólnoty mieszkaniowej świecie odbywa się duży ruch pieszy i tak dalej. W związku z powyższym jest taka prośba w imieniu mieszkańców wspólnoty Iwaszkiewicza 1 o zainstalowanie progów ograniczających szybkość na tym odcinku. Dziękuję bardzo. To byłoby jedno. I następna sprawa również w imieniu mieszkańców Wagnera 2, 4, 6 Iwaszkiewicza 3. Jest podłownia zlokalizowana przy ulicy Wagnera, której właścicielem jest energetyka cieplna. Odbywają się tam imprezy. Do tej pory no, nie było takich przypadków, ale to się nasiliło. Od jakiegoś okresu czasu wykorzystywane są pomieszczenia tej kotłowni do organizacji imprez, ale imprez, które się nie kończą o 22, a kończą się o 2, od 6 czy tam 5 nad rano. Oczywiście w ostatnim miesiącu mieliśmy takie imprezy. Okna otwarte, ponieważ jest taka temperatura, jaka jest, okna otwarte są kotłowni, okna otwarte są w blokach. Mieszkańcy narzekają, po prostu nie można wytrzymać głośnej, a wręcz bardzo głośnej muzyki. Ja już nie mówię o innych zachowaniach osób korzystających z tych pomieszczeń. To byłoby następne pytanie. I mam następne pytanie. Chodzi o prastury składanie o siłownię zewnętrzną na osiedlu Widów i podbudowę pod urządzeniami. Dostałem odpowiedź na ostatnią taką interpelację w tym temacie, że powinienem się zwrócić do prezesa spółki NAWA. Zwracam się, ponieważ jest prezes, zwracam się, ponieważ on jest odpowiedzialny z pytaniem, ponieważ zbliża się jesień, osoby, które korzystają z tej siłowni, wiadomo, deszcz, zagłębienia powodują, że jest błoto noszone na urządzenia, grozi to po prostu uszkodzeniem tych urządzeń, jak i niebezpieczeństwo dla samych osób korzystających z tych urządzeń. Mam pytanie, kiedy będzie podbudowa wykonywana pod to urządzenie na siłowni zewnętrznej na osiedlu Mido. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Beata Jakubowska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja w jednym wystąpieniu pozwolę sobie przedstawić kilka kwestii. Pierwszą kwestią jest kwestia statutu Centrum Kultury i Sztuki. Dlaczego głosowałam na nie? Ponieważ mam wątpliwości i bardzo proszę o pisemną opinię prawną prawników Urzędu Miasta dotyczącą dokładnie rozdziału 2 i ustępu 5 i 6. Ponieważ wcześniej czytamy, że dyrektor jest zwalniany w drodze konkursu przez prezydenta miasta, czyli jest autonomiczny, odpowiada za całą merytorykę organizacji i finanse jednostki. Natomiast w kolejnych punktach czytamy, że może dyrektor powołać zastępców dwóch w uzgodnieniu z prezydentem miasta Skierniewice. W paragrafie kolejnym czytam, że w tym samym trybie odwoływani są zastępcy. Czy statut jest spójny, czy nie staje w sprzeczności z ustawami wyższego rzędu? Bo moim zdaniem jest niespójny.
bo zastępcy odpowiadają przed nim bezpośrednio. Przed prezydentem, przed dyrektorem, czy inni są pracownikami. Tu zachodzi sprzeczność i proszę moim zdaniem, to jest moje zdanie, moja opinia. Mogę się mylić, ale nie sądzę. W związku z tym proszę o pisemną opinię prawników. Czy nie ma tu błędu, nie ma sprzeczności z aktami wyższego rządu. To jedna kwestia. Druga, myślę, że dobrą praktyką było, że dyrektor jednostki kultury przedstawiał swoją pełną wizję i organizacyjną, i programową jednostki, którą reprezentuje i zarządza. W związku z tym mam propozycję, żeby dyrektor centrum, jak mamy teraz nazwę, Centrum Kultury i Sztuki, na kolejnej sesji Rady przedstawił nam swoją wizję rozwoju tej jednostki. I organizacyjną, i programową przede wszystkim. To kolejna sprawa. Mam kolejne zapytanie. Ile osób zostało zwolnionych, a ile zatrudnionych miejsc w Ośrodku Kultury teraz w Centrum Kultury Sztuki? Jakich stanowisk dotyczą zmiany? Jakie kolejne zmiany są oczekowane w ramach reorganizacji jednostki kultury? Bo od statutu, który przegłosowaliśmy, dowiadujemy się, że będzie dwóch czy dwoje, że przewiduje statut powołanie dwóch bądź dwoje zastępców, a wiemy, że oni już są powołani. Jeden pan, przewodniczący Dębski, jest zastępcą dyrektora do spraw organizacyjnych, natomiast pan Michalak, albo przepraszam, bo nie został wyceniony, może pomylą nazwisko, pana Michalak, zastępcą dyrektora do spraw artystycznych. Czyli to się już dzieje. Chcielibyśmy się coś więcej dowiedzieć, w związku z tym to jest moje zapytanie. I z tym się kojarzy następne i związane. Jakie koszty zostały i zostaną poniesione przez te awanse, przez powołanie osób na nieplanowane wcześniej w budżecie miejsca? Czy jakiego rzędu wielkości są te koszty finansowe? To jest kwestia kultury, natomiast ze światą łączy się jedno tylko pytanie i chciałam zapytać, czy prawdą jest, że zostało zlikwidowane decyzją prezydenta gimnazjum, jeden oddział gimnazjum w Zespole Szkół nr 4 na Rawce i te osoby zostały, ci uczniowie w liczbie 5, zostali przesunięci decyzją administracyjną do nowo powstałego gimnazjum nr 5, przypominam, to jest to przy Prusie. Czyli przy Prusie było 9 albo 10 osób na liście, mówię o uczniach, plus 5 z Rawki, bez żadnych, to już pomijam, bez żadnych kwalifikacji językowych, bez egzaminów i tak dalej. Ale mamy mały oddział i czy prawdą jest, że zostało zlikwidowany oddział gimnazjum na Rawce? Czy wiedzą o tym nauczyciele i dyrektor szkoły? Co oni na to? Dziękuję bardzo. Jeśli to jest możliwe, to bardzo proszę odpowiedź ustną na sesji i również na moje pytania. O pisaną odpowiedź też proszę. Dziękuję bardzo. Proszę radny. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, chciałem zgłosić interpelację w imieniu mieszkańców bloków przy ulicy Kopernika, a mianowicie remont nawierzchni chodnika, który idzie od tych bloków do przedszkola. To jest chodnik, który idzie poprzek tego już zrobionego w poprzedniej kadencji. Ta nawierzchnia jest nierówna, z płyt chodnikowych i nawet ostatnio starsza pani tam padła i się podłukła. Prosiłbym o pomoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Radny. Panie prezydencie, taka prośba. Pół roku minęło, od kiedy podjęliśmy uchwałę dotyczącą darmowego parkowania w rynku. I tak jak faktycznie mieszkańcy zadowoleni, właściciel sklepów również, tak bałagan jest w rynku niewątpliwa, to jednak jest duch naszego miasta. Sam świadkiem byłem wielokrotnie, kiedy samochód przejeżdżał prawie koło fontanny, no bo ludzie nie przestrzegają przepisów. Proszę o albo zmianę znaków, albo usystematyzowanie w taki sposób tego, aby
można było egzekwować przepisy. Ewentualnie wróćmy do rozmów i wprowadźmy pół godziny czy godzinę za darmo, a jednak powyżej tego czasu będzie opłata prowadzona z powrotem. Dziękuję bardzo. Kto z kolegów i koleżanek radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Panie prezydencie. Szanowni Państwo radni, w odpowiedzi na interpelację pana Dariusza Kęcielewskiego, jeżeli chodzi o koordynację imprez o profilu kulturalnym w naszym mieście, rzeczywiście po objęciu stanowiska przez pana Urbanka jako dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, wspólnie z nim, także z Wydziałem Kultury, usiedliśmy nad tym tematem, ponieważ do tej pory no, ta kwestia była zaburzona. Wszystkie imprezy, które do tej pory na tym etapie zostały zaplanowane z odpowiednim kilkutygodniowym wyprzedzeniem, były już nie do przesunięcia, odwołania. Natomiast każdy z dyrektorów jednostek kultury i placówek zainteresowanych w swojej statutowej działalności i organizacją takich imprez został zobowiązany do wymiany adresów mailowych i innych form komunikacji między sobą, bo okazało się, że do tej pory nie funkcjonowało również to na odpowiednim poziomie. Także koordynacja, mam nadzieję, już jeżeli nie od jutra, to za kilka tygodni będzie funkcjonować na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o stan pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Rejmonta, odbyliście Państwo komisję wyjazdową i rzeczywiście dla mnie to też nie jest zaskoczeniem, że już wcześniej wizytując te obiekty zastałem duży nieporządek, tak najogólniej ujmując. Na piśmie odpowiemy szczegółowo, natomiast mogę tylko powiedzieć, że 6 pomieszczeń w budynku już jest remontowanych. Rzeczywiście były kwestie dotyczące garderoby, natrysków, innych pomieszczeń. Także na piśmie plan tych działań przedstawimy. Jeżeli chodzi o modernizację basenu w Skierniewicach, to poproszę pana prezesa Przybysza, ale może na koniec wszystkich interpelacji, tak żebyśmy teraz zamknęli sobie inne tematy. Jeżeli chodzi o interpelację pana radnego Leszka Kręckiego, boisko przy Jodłowej na monitoring zwrócimy uwagę. Jeżeli chodzi o progi, to za chwileczkę poproszę pana prezydenta Guraja o udzielenie odpowiedzi. W sprawie wierzytelności zobowiązań dotyczących spółki CGM odpowiemy na piśmie. Natomiast wniosek dotyczący spółki MZK i darmowej komunikacji oczywiście przyjmujemy jako kierownictwo, jako zarząd miasta, ale także myślę, że wszyscy radni dobrze słyszeli, jaka to jest koncepcja i mogą się do niej również ustosunkować. Wężnej na osiedlu Widom. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Beata Jakubowska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja w jednym wystąpieniu pozwolę sobie przedstawić kilka kwestii. Pierwszą kwestią jest kwestia statutu Centrum Kultury i Sztuki. Dlaczego głosowałam na nie? Ponieważ mam wątpliwości i bardzo proszę o pisemną opinię prawną prawników Urzędu Miasta dotyczącą dokładnie rozdziału 2 i ustępu 5 i 6. Ponieważ wcześniej czytamy, że dyrektor jest zwalniany w drodze konkursu przez prezydenta miasta, czyli jest autonomiczny, odpowiada za całą merytorykę, organizację i finanse jednostki. Natomiast w kolejnych punktach czytamy, że może dyrektor powołać zastępców dwóch w uzgodnieniu z prezydentem miasta Skierniewice. W paragrafie kolejnym czytam,
że w tym samym trybie odwoływani są zastępcy. Czy statut jest spójny, czy nie staje w sprzeczności z ustawami wyższego rzędu? Bo moim zdaniem jest niespójny, bo zastępcy odpowiadają przed kim bezpośrednio. Przed prezydentem, przed dyrektorem, czy inni są pracownikami. Tu zachodzi sprzeczność. Proszę moim zdaniem, to jest moje zdanie, moja opinia. Mogę się mylić, ale nie sądzę. W związku z tym proszę o pisemną opinię prawników. Czy nie ma tu błędu, nie ma sprzeczności z aktami wyższego rządu? To jedna kwestia. Druga, myślę, że dobrą praktyką było, że dyrektor jednostki kultury przedstawiał swoją pełną wizję i organizacyjną, i programową jednostki, którą reprezentuje i zarządza. W związku z tym mam propozycję, żeby dyrektor Centrum, jak mamy teraz nazwę, Centrum Kultury i Sztuki, na kolejnej sesji Rady przedstawił nam swoją wizję rozwoju tej jednostki. I organizacyjną, i programową przede wszystkim. To kolejna sprawa. Mam kolejne zapytanie. Ile osób zostało zwolnionych, a ile zatrudnionych miejsc w Ośrodku Kultury, teraz w Centrum Kultury Sztuki? Jakich stanowisk dotyczą zmiany? Jakie kolejne zmiany są oczekowane w ramach organizacji jednostki kultury? Bo od statutu, który przegłosowaliśmy, dowiadujemy się, że będzie dwóch czy dwoje, że przewiduje statut powołanie dwóch bądź dwoje zastępców, a wiemy, że oni już są powołani. Jeden pan, Ryszard Krasnodębski, jest zastępcą dyrektora do spraw organizacyjnych, natomiast pan Michalak, albo przepraszam, bo nie został wyceniony, może pomylą nazwisko, pana Michalak, pan zastępcą dyrektora do spraw artystycznych. Czyli to się już dzieje. Chcielibyśmy się coś więcej dowiedzieć, w związku z tym to jest moje zapytanie. I z tym się kojarzy następne i związane. Jakie koszty zostaną poniesione przez te awanse, przez powołanie osób na nieplanowane wcześniej w budżecie miejsca? Czy jakiego rzędu wielkości są te koszty finansowe? To jest kwestia kultury, natomiast ze światą łączy się jedno tylko pytanie i chciałam zapytać, czy prawdą jest, że zostało zlikwidowane decyzją prezydenta gimnazjum, jeden oddział gimnazjum w Zespole Szkół nr 4 na Rawce? I te osoby zostały, ci uczniowie w liczbie 5, zostali przesunięci decyzją administracyjną do nowo powstałego gimnazjum nr 5. Przypominam, to jest to przy Prusie. Czyli przy Prusie było 9 albo 10 osób na liście, mówię o uczniach, plus 5 z Rawki, bez żadnych, to już pomijam, bez żadnych kwalifikacji językowych, bez egzaminów i tak dalej. Ale mamy mały oddział. Czy prawdą jest, że zostało zlikwidowany oddział gimnazjum na Rawce? Czy wiedzą o tym nauczyciele i dyrektor szkoły? Co oni na to? Dziękuję bardzo. Jeśli to jest możliwe, to bardzo proszę o odpowiedź ustną na sesji i również na moje pytania. O pisaną odpowiedź też proszę. Dziękuję bardzo. Proszę radny. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, chciałem zgłosić interpelację w imieniu mieszkańców bloków przy ulicy Kopernika, a mianowicie remont nawierzchni chodnika, który idzie od tych bloków do przedszkola. To jest chodnik, który idzie poprzek tego już zrobionego w poprzedniej kadencji. Ta nawierzchnia jest nierówna z płyt chodnikowych i nawet ostatnio starsza pani tam padła i się potukła. Prosiłbym o pomoc. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Radny. Bardzo mi. Panie Prezydencie, taka prośba. Pół roku minęło, od kiedy podjęliśmy uchwałę dotyczącą darmowego parkowania w rynku. I tak jak faktycznie mieszkańcy zadowoleni, właściciel sklep również, tak bałagan jest w rynku niewątpliwa, to jednak jest duch naszego miasta. Sam świadkiem byłem wielokrotnie, kiedy sam przejeżdżał prawie koło fontanny, no bo
ludzie nie, jakby nie przestrzegają przepisów. Proszę o albo zmianę znaków, albo usystematyzowanie w taki sposób tego, aby można było egzekwować przepisy. Ewentualnie wróćmy do rozmów i wprowadźmy pół godziny czy godzinę za darmo, a jednak powyżej tego czasu będzie opłata prowadzona z powrotem. Dziękuję bardzo. Kto z kolegów i koleżanek radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Panie prezydencie. Szanowni Państwo radni, w odpowiedzi na interpelację pana Dariusza Kęcielewskiego, jeżeli chodzi o koordynację imprez o profilu kulturalnym w naszym mieście, rzeczywiście po objęciu stanowiska przez pana Łopatę jako dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, wspólnie z nim, także z Wydziałem Kultury, usiedliśmy nad tym tematem, ponieważ do tej pory no, ta kwestia była zaburzona. Wszystkie imprezy, które do tej pory na tym etapie zostały zaplanowane z odpowiednim kilkutygodniowym wyprzedzeniem, były już nie do przesunięcia, odwołania. Natomiast każdy z dyrektorów jednostek kultury i placówek zainteresowanych w swojej statutowej działalności i organizacją takich imprez został zobowiązany do wymiany adresów mailowych i innych form komunikacji między sobą, bo okazało się, że do tej pory nie funkcjonowało również to na odpowiednim poziomie. Także koordynacja, mam nadzieję, już jeżeli nie od jutra, to za kilka tygodni będzie funkcjonować na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o stan pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Reymonta, byliście Państwo komisję wyjazdową. Rzeczywiście dla mnie to też nie jest zaskoczeniem, że już wcześniej wizytując te obiekty zastałem duży nieporządek, tak najogólniej ujmując. Na piśmie odpowiemy szczegółowo, natomiast mogę tylko powiedzieć, że 6 pomieszczeń w budynku już jest remontowanych. Rzeczywiście były kwestie dotyczące garderoby, natrysków, innych pomieszczeń. Także na piśmie plan tych działań przedstawimy. Jeżeli chodzi o modernizację basenu w Skierniewicach, to poproszę pana prezesa Przybysza, ale może na koniec wszystkich interpelacji, tak żebyśmy teraz zamknęli sobie inne tematy. Jeżeli chodzi o interpelację pana radnego Leszka Kręckiego, boisko przy Jodłowej, na monitoring zwrócimy uwagę. Jeżeli chodzi o progi, to za chwileczkę poproszę pana prezydenta Guraja o udzielenie odpowiedzi. W sprawie wierzytelności zobowiązań dotyczących spółki ZGM odpowiemy na piśmie. Natomiast wniosek dotyczący spółki MZK i darmowej komunikacji oczywiście przyjmujemy jako kierownictwo, jako zarząd miasta, ale także myślę, że wszyscy radni dobrze słyszeli, jaka to jest koncepcja i mogą się do niej również ustosunkować. Panie prezydencie, poproszę o właśnie progów odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo. Absolutnie jestem za montażem progów zwalniających na każdej ulicy, jeśli będzie taka potrzeba, pod jednym warunkiem. Bo państwo radni i ta interpelacja dotyczy w dniu dzisiejszym dwóch radnych, pana Leszka Tremskiego i pana Adama Staneckiego, ale są również inne interpretacje. Poprosimy o listę mieszkańców z danej ulicy z podpisem, z numerem PESEL-u i w którym miejscu ten próg zwalniający zamontować, to w ciągu tygodnia taki próg zwalniający będzie zamontowany. Dlaczego? Dlatego, że doświadczamy takie fakty, że jedziemy montować próg, a mieszkańcy mówią, kto zdecydował, poprosił o montaż takiego progu, a jeśli
tym miejscu to na pewno nie, u sąsiada, sąsiad mówi nie, u mnie nie, u następnego sąsiada. Jeśli taki warunek zostanie spełniony, będziemy montować drogi zwalniające na tych, ulicach, gdzie jest zapotrzebowanie mieszkańców. Dziękuję. W dalszej kolejności odpowiedzi na interpelację pana Grzegorza Zegarka, radnego Grzegorza Zegarka. Przyjmujemy te wnioski zarówno dotyczące chodnika w okolicy ulicy Trzcińskiej, jak i urządzeń do zabawy dla dzieci w wieku 1-3 na placu zabaw. Także dziękujemy za te wnioski. Jeżeli chodzi o zapytania pana radnego Jerzego Oleksińskiego odnośnie programu WIGOR, odpowiemy na piśmie. Przejście dla pieszych przy ulicy Skłodowskiej, a także rozważenie gabinetów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na parterze dla osób niepełnosprawnych również przyjmujemy jako wnioski do zrealizowania. Jeżeli chodzi o pytania pani radnej Krystyny Cieślak, pasy na ulicy Mickiewicza, trafi ten wniosek na Komisję Ruchu Drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o godzinę otwarcia, zrobimy tutaj rzeczywiście analizę, taką ją zasugerowała pani radna i myślę, że nie będzie to większym problemem, by zrealizować ten postulat. Jeżeli chodzi o interpelację pana radnego Adama Staneckiego, podobnie jak już zwrócił uwagę pan prezydent Turaj, ograniczenie prędkości poprzez zamontowanie progów w rejonie ulicy Norwida. Myślę, że po złożeniu odpowiednich właśnie listek mieszkańców również na Komisję Ruchu Drogowego może ten wniosek trafić i na pewno trafi. W sprawie imprez odbywających się przy ulicy Wagnera wyślemy odpowiednie służby, aby monitorowały tą sytuację. Jeżeli chodzi o siłownię na powietrzną i podbudowę dla urządzeń, jest obecny pan prezes Osiednawa, także również ten wniosek zostaje przyjęty. W sprawie interpelacji złożonej przez panią radną Beatę Jabłońską zanotowałem 4 interpelacje dotyczące Centrum Kultury i Sztuki, także tutaj odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Jeżeli chodzi o interpelację dotyczącą gimnazjum numer 5 oraz gimnazjum zespołu szkół numer 4, to odpowiadam, że pan dyrektor Jarosław Sadowski jest oczywiście świadom tej sytuacji, bo rozmawiałem z nim kilka razy na ten temat. Właściwie od niego na bieżąco uzyskuję informacje i sytuacja wygląda tak, że część uczniów, którzy pierwotnie złożyli akces do gimnazjum zespołu szkół numer 4, przeniosła swoje podania, ale nie do gimnazjum numer 5, tylko odpowiednio do zespołu szkół integracyjnych, do zespołu sportowych szkół ogólnokształcących i do gimnazjum numer 1. I 5 takich wniosków zostało przeniesionych. Może to skutkować nie uruchomieniem klasy pierwszej gimnazjum zespołu szkół numer 4. Nie wiem, skąd ta informacja, że akurat te gimnazjum numer 5 te wnioski zostały przenoszone. Pierwsze słyszałem pani radna. Jeżeli chodzi o interpelację pana Pawła, radnego Pawła Rudnickiego, przyjmujemy, że ten chodnik wymaga naprawy. Przy tej okazji też chciałem powiedzieć wszystkim państwu radnym, a także osobom zgromadzonym na sali, jest to głos do mieszkańców. Przypominam, że obowiązuje już zarządzenie pana prezydenta odnośnie budżetu obywatelskiego. Do końca tego tygodnia, czyli do jutra, można zgłaszać kandydatury przedstawicieli organizacji społecznych do zespołu opiniującego budżet obywatelski. Natomiast do 8 września przyjmowane są projekty, wnioski dotyczące konkretnych zadań w 4 rejonach, a także projektów ogólnomiejskich, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych zajmuje się obsługą budżetu obywatelskiego, także
wszelkie szczegółowe zapytania proszę kierować do pani naczelnika Cieślak, a także możecie państwo odpowiednie formularze związane z budżetem znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Jeżeli chodzi o interpelację pana radnego Bartłomieja Wójcika, powiem tylko, że jest ta druga z państw koncepcji rozpatrywana i niewykluczone, że za jakiś czas wejdzie w życie. Teraz proszę pana prezesa Przybysza o zapoznanie radnych z modernizacją kasyna. Bywalnia miejska w Skierniewicach była zdana w 1995 roku. Także mija 20 lat od momentu rozpoczęcia działalności naszej bywalni. Oto już od kilku lat przydał mi się ten remont. Bo ja co prawda po 20 latach nastąpił taki dość gruto. Także chciałbym państwu przekazać to, jakby powiedzieć, te główne nasze założenia i główne elementy, które musieliśmy wykonać, żeby ten obiekt jako tako egzystował i przy takiej ilości osób, które odwiedza nasze masy, bo tylko chcę powiedzieć, że w roku mniej więcej przybija się około 150-160 tysięcy osób. I teraz pierwszą rzeczą, jaką musieliśmy wykonać, to jest zmiana folii. Żywot folii basenowej jest od 10 do 15 lat. U nas była ta folia 20 lat, czyli najwyższa pora, żeby ją było wymienić. Następnie wymiana okien. Jak państwo wiecie, okna były metalowe, wymieniamy je na okna plastikowe, zarówno okna, jak i drzwi. Wymiana płytek, założyliśmy, że wymienimy około 100 metrów, z racji tego, że przy zdejmowaniu tych płytek od razu zrobiło się 150. Dołożenie, wymiana kamer, powiecie państwo, kamery były tylko na holu kasowym i holu basenowym. Dołożyliśmy te jeszcze kamery w siłowni, z racji tego, że częściowo na chwilami tam niektóre elementy siłowni nam ginęły. Także mamy kamery jeszcze na siłowni i na jednej i na drugiej. Mamy tutaj jeszcze problem ze zjeżdżalnią, dlatego że zjeżdżalnia na naszym basenie jest z normalnej stali, także nie jest ze stali nierdzewnej. Także tutaj duży jest ten problem i w najbliższych latach czeka nas wymiana całej zjeżdżalni. Teraz już miałem trochę pokleili, pospawali, także ona będzie jest bezpieczna i możemy z niej, będziemy mogli z niej korzystać. Ściany, które są na hali basenowej, kolor zostanie zmieniony i te barwy będą zupełnie inne. Hol kasowy, malowanie, szatnie, prysznice, korytarz dolny, siłownie, wymiana nawierzchni na siłowni górnej, także ten zakres pracy jest dość duży i szeroki. Także tutaj, jakby powiedzieć, te prace się nakładają. Nie możemy ich wykonać tak, jak założyliśmy do 24 czy 6. Musimy to wszystko przesunąć do 7 września, z racji jakby tych nawarstwiających się dodatkowych prac, które tam napotykamy. Nie wiem, czy jeszcze coś państwo chcecie wiedzieć na temat. Utwardzenie siłowni. Słucham? Tam, jak pan widział, tam jest na jednym z urządzeń jest wzór podbudowy, jaka powinna być. Ta siłownia została oddana rok temu. I tak moim skromnym zdaniem, ale takim skromnym, to powinno powstać na etapie projektowym. Nie teraz. Teraz można oczywiście to zrobić, ale jeżeli się montuje siłownię, to powinna tam to być. I ona była zanotowana w ubiegłym roku. I teraz będziemy po prostu, to już będzie decyzja, czy to będzie poliuretan, bo to są różne koncepcje. Poliuretan może być tak jak wstępnie był piasek, ale producent zastrzega sobie, że piasek nie może być z racji łożysk, które są tam na tych urządzeniach. Czyli możemy tam mieć inne warstwy, nie mówię już o jakiejś korze, która jest wymieniana, bo to byłoby kolor. To już jest kwestia, to już decyzja jest, ile będziemy mieć pieniędzy i co będziemy chcieli tam na tych czy tych urządzeniach położyć.
Bardzo radna. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, ja mam pytanie do pana prezesa. Ja rozumiem, panie prezesie, że pan wystąpił o takie środki finansowe do władz miasta, aby je znalazły się w budżecie w roku 2016, jeżeli chodzi o podbudowę. Bo pan mówi sam, że to jest kwestia tylko finansowa. Ja rozumiem, że w ubiegłym roku zainstalowana została ta siłownia i pewne rzeczy, ta podbudowa nie została wykonana. Myślę, że to wynikało z tego, że to po raz pierwszy instalowaliśmy na terenie Skierniewic taką siłownię, chociaż to i w innych miastach. Nie mieliśmy takiego doświadczenia. Myślę, że i Wydział Inwestycji nie miał takiego doświadczenia. Pracownicy z Wydziału. I rzeczywiście się stało tak się stało. Ale pan doskonale wie, panie prezesie, że jeżeli jest deszcz i są zagłębienia, to jest tak ogromne błoto i stoi woda, że z tych urządzeń po prostu nie można korzystać. Lub korzystamy z pewnym niebezpieczeństwem osób korzystających z tych urządzeń. To musi być, przepraszam, że tak określam, że musi, ale to należy wykonać, ponieważ ja będąc mieszkając tam, przechodząc przez ten plac, ciągle mam takie pytania. Wykonaliśmy jedną podbudowę pod jedno urządzenie. I pokazaliśmy ludziom, pokazaliśmy osobom korzystającym, a wiem, że z tego korzystają nie tylko osoby młode, ale korzystają również osoby starsze, nawet do 80 lat. Ona jest cały czas obciążona, ta siłownia. Tam ludzie cały czas korzystają z tych urządzeń. No musimy, panie prezesie, zwracam się również do prezydentów miasta Skierniewice. Musimy to wykonać, ponieważ no, byście państwo porozmawiali z tymi ludźmi, to oni proszą, a ja proszę ich w imieniu. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Proszę pan prezydent. Panie przewodniczący, szanowni radny, radny szanowny, panie radny. Siłowni w tym roku w Skierniewicach będziemy mieli już 5, czyli na widoku jest to pierwsza siłownia. W tym roku budujemy 4. Teraz cokolwiek, próba taka na osiedlu widok z tą sztuczną nawierzchnią wokół jednego urządzenia została dokonana. Natomiast żeby cokolwiek dalej robić, to my musimy się zwrócić do projektanta, bo wokół każdego urządzenia trzeba zachować strefy bezpieczeństwa. I strefa bezpieczeństwa, jeśli chodzi o glebę, to jest wskazana przez projektantów i przez normę. Ja tą normę studiuję, bo miałem takie zapytania i pojawiły mi się różnego rodzaju rozbieżności. Zmielona kora wokół tego urządzenia również, natomiast warstwa sztuczna być może tak, natomiast nie obrzeża, bo na osiedlu widok są zamontowane również obrzeża trawnikowe. Nad tym będziemy pracować. Jestem za tym, żeby to poprawić i myślę, że w tym roku już więcej różnego rodzaju rozwiązań w praktyce nie będziemy robili, tylko najpierw projektant zgodnie z normą musi nam określić, jakie to powinno być podłoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Dorota Jabłońska. Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałam doprecyzować swoją interpelację. Ponieważ po raz pierwszy zobaczyłam projekt struktury organizacyjnej Centrum Kultury i Sztuki. Jak bardzo jest rozbudowany, jak planuje się go rozbudować od stycznia 2016. W związku z tym do interpelacji mojej, ile osób zostało zwolnionych, a ile zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury, jakich stanowisk dotyczących zmian, jakie kolejne zmiany są szykowane w ramach reorganizacji jednostki kultury, bardzo proszę o uzupełnienie tej mojej interpelacji, o jeszcze kolejne dane. To znaczy, jaki jest stan zatrudnienia na dzisiaj, 20 sierpnia i imię, nazwisko, funkcja, nic więcej. I o ile osób chce się zwiększyć na jakich stanowiskach sprawy kadrowe. Bo ja osobiście z niepokojem patrzę na przykład w dziale edukacja artystyczna impresariatu. Jest kilku specjalistów w tej chwili. Planuje się kolejne przesunięcia i poszerzenia.
pod nazwą dział, na przykład promocji i reklamy. W tej chwili w działach jest po kilkanaście osób. Czy w kolejnych działach, również teraz enigmatycznie brzmiących bez nazwisk, planowanych jest kilkanaście osób zatrudnić? Więc proszę o doprecyzowanie to, co powiedziałam. Jeśli chodzi o uzyskanych informacji o gimnazjum nr 5 i gimnazjum w Zespole Szkół na Radce, bardzo proszę na piśmie przedstawić mi tylko cyfra bądź liczba, ile podań, do których szkół zostało przesuniętych z zespołu szkół z gimnazjum, będę wiedziała. I mam pytanie, proszę o odpowiedź, ile w tej chwili liczy oddział gimnazjum nr 5? Ten pierwszy oddział, który powstaje do kontrowersyjnego gimnazjum. Ile liczy w tej chwili uczniów na dzień dzisiejszy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Adam Stanowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja pytając, zadając różne pytania dotyczące pracy Prezydenta, pytałem się również o drugą część parku, od ulicy Łowickiej do mostu. Kwestia jeszcze ten temat mówiłem, poruszałem kilka razy i prosiłem władze miasta w tamtej kadencji i zwracam się w tej kadencji, ponieważ akurat mój syn mieszka na ulicy Łowickiej i tam mieszkańcy pytają, dlaczego park, który jest parkiem całym, obejmuje również ten teren od Łowickiej do mostu, jest tak zaniedbany. Też kwestia bezpieczeństwa pod tym mostem, minę, to jest inne zagadnienie. Czy jest szansa, żeby w kadencji tej kadencji, a nie mówię, że roku 2015, bo my szukamy, czy 2016, rzeczywiście może pozyskać środki zewnętrzne i doprowadzić do takiego stanu tą drugą część parku, żeby niewiele odbiegała od tej pierwszej części, ponieważ park jest całością, on zawsze tą całością i będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, panie prezydencie. Odpowiadając na interpelację pana radnego Adama Stanowskiego, oczywiście przyjmujemy ten wniosek i jeżeli tylko będzie szansa pozyskania środków zewnętrznych, jak najbardziej będzie to przez władze miasta uwzględniane. Jeżeli chodzi o interpelację pani radnej Beaty Jabłońskiej, mamy na papierze tą strukturę. Myślę, że nie będzie żadnego problemu, aby pan dyrektor Kubanek rozwiał wszelkie wątpliwości. Jestem tego pewien, że nie musimy się martwić o przerost zatrudnienia. I zarówno na następnej sesji Rady Miasta, jak i podczas konferencji prasowej z dziennikarzami lokalnych mediów, ta koncepcja zostanie szerzej, koncepcja struktury funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki zostanie szczegółowo przedstawiona. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące gimnazjum numer 5 oraz przy Zespole Szkół numer 4, oczywiście liczba przedstawimy, bo jest, są tu liczby w Wydziale Edukacji. Natomiast użyła pani radna Beata Jabłońska określenia kontrowersyjne gimnazjum numer 5, więc jakby wyraziła swoją opinię na ten temat, rozumiem. Natomiast w tej chwili jest 11 nazwisk uczniów na liście gimnazjum numer 5. Jak pani radna zapewne pamięta, jeszcze niecałe dwa miesiące temu tych nazwisk było 22. Bardzo żałuję, że po niektórych działaniach związanych z publikacjami w lokalnych mediach ta liczba została uszczuplona. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Beata Jabłońska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Było kontrowersyjne, świadomie używam to na każdej sesji, jeżeli poruszam ten temat. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czy powołanie gimnazjum nr 5 nie spowodowało uszczuplenia stanu liczby w innych gimnazjach? I właśnie nie przyczyniło się do tego, że mówiąc kolokwialnie, padło gimnazjum na Radce, tam gdzie szkoła jest środowiskowa. Czy zmniejszyła się ilość uczniów w innych gimnazjach?
używał kontrowersyjna, ponieważ jak pan wie, wszyscy dyrektorzy gimnazjów, tych przeciwni powołaniu gimnazjów, wtedy w momencie, kiedy jest niż demograficzny i tych uczniów jest coraz mniej. I nie mówię o aspekcie finansowym, społecznym, o połączeniu ekonomicznym, bo to już pomijam. Mówię o tym czysto ludzkim, bo to jest decyzja pana, ma wpływ na życie i pracę nauczycieli, ale również i rodziców i uczniów, którzy będą musieli dojeżdżać z rachunki do często odległych miejsc w Skierwnicy. Dlatego używam kontrowersji na całą świadomością. I proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy zmniejszyła się, uszczupliła liczba uczniów w oddziałach innych gimnazjów w szkole, w mieście, w Skierwnicy. Panie Prezydencie, proszę bardzo. Szanowna Pani Radna, Szanowni Państwo, wszyscy, którzy słyszeliście wypowiedź Pani Radnej, mam nadzieję, że jest to czytelne, że jest to wypowiedź prezentująca opinię Pani Radnej. Natomiast krótko odpowiadając na właściwie wszystkie elementy tego pytania, powiem nie. Nie wpłynęło to na funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół nr 4 i to jest w pełni świadome i oparte na faktach stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radna Prawda Jabłońska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jeżeli Pan Prezydent uważa, że nie wpłynęło to na stan liczebny w innych oddziałach, w innych gimnazjach w Skierniewicach, to proszę o przygotowanie na piśmie, ile wcześniej było uczniów i w ilu oddziałach we wszystkich gimnazjach w Skierniewicach, jaki stan na przewidywany na 1 września. Myślę, że te dane są w Wydziale Edukacji. I chciałam jeszcze powiedzieć, że mówię to świadomie, tak kontrowersyjne, to ja chciałam przypomnieć, że sprawami oświaty zajmowałam się w tym mieście 7 lat, a doświadczenie pedagogiczne mam 30-letnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. Szanowna Pani Radna, na to pytanie odpowiem z wielką przyjemnością, bazując na danych, które posiadam. Co prawda stanowisko sprawuję tylko kilka miesięcy, ale tak mówi kadencyjność. Natomiast przygotowanie pedagogiczne i oświatowe również mam co najmniej kilku fakultetach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Radna Barbara. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, proszę nie otwierać osobiście moich sugestii i uwag, tylko zająć się globalnie oświatą w Skierniewicach, spojrzeć na świat, jak mówiłam, szerszej perspektywy oświatowej, a nie tylko z wąskiej perspektywy. To jest moim zamysłem i od kilku sesji o tym mówię, o tym jednym aspekcie, że na świat trzeba patrzeć jak na naczynia połączone. Nie da się patrzeć na wybiórczo na jeden tylko element, tylko trzeba patrzeć jak na system naczyń połączonych. I zawsze są tym podyktowane moje wypowiedzi. Nie kwestią ataku personalnego, o czym pan dokładnie wie. I proszę nie zmieniać faktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt. Przechodzimy do punktu 33. Wolne wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo, radny Leszek Męski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Radni, Szanowni Państwo. Po pierwsze, zanim przejdę do kwestii zasadniczych, chciałbym powiedzieć, że cieszę się bardzo tutaj z tej wypowiedzi kolegi radnego Bartłomieja Wójcika i z tego wniosku, ażeby odejść od błędnej decyzji polegającej na zniesieniu opłat za parkowanie w rynku. Odsyłam do tej sesji, na której tą uchwałę żeśmy decyzję podejmowali. Wtedy właśnie proponowałem, żeby zamiast tej błędnej decyzji rozważyć możliwość parkowania pół lub godzinnego za darmo, a dłuższe
postoje, żeby były już w postaci opłat. Jeżeli wrócimy do tego mojego pomysłu, bardzo się będę cieszył i to będzie świadczyło o tym, że nawet jak popełniacie Państwo na błędy, to mam nadzieję, że na tych błędach się będziecie uczyć, że będziecie również chcieli korzystać z podpowiedzi. Druga kwestia to to, o którym mówił Pan Prezydent Góral. Ja od inicjatorów zamontowania progu zwalniających na ulicy Lipowej i Jodłowej wiem, że taki wniosek złożyli do Prezydenta Miasta. Także gdyby Pan Prezydent nie odnalazł tego wniosku, to ja poproszę ich, żeby postarali się ponownie zebrać te podpisy i wniosek złożyć, ale mam od nich informację, że taki wniosek wpłynął, a do mnie była zwrócona tylko prośba, żebym wsparł ten wniosek. Proszę Państwa, ci, którzy śledzili obrady sesji Rady Miasta Skierniewice w ostatnich miesiącach, pewnie mają podobne jak ja przekonanie, że brak jest możliwości w tej kadencji swobodnej dyskusji merytorycznej. Przewodniczący w sposób według mnie niezgodny ze statutem odbiera głos radnym. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wszelka dyskusja jest pozbawiona sensu. Będziemy po prostu prezentować swoje stanowiska w poszczególnych sprawach podejmowanych na sesji. I w tym właśnie momencie chcę Państwu zaprezentować moje stanowisko i jednocześnie będzie to uzasadnienie do tego, jakie podejmowałem decyzje i koledzy, którzy ze mną współpracują, czy to było głosowanie przeciw, czy też głos wstrzymujący się od decyzji. Pierwsza kwestia to jest kwestia podnoszona przez mieszkańców osiedla Rafa. Państwo pamiętacie, szczególnie ci, którzy byli bardziej zainteresowani kampanią wyborczą w 2014 roku, że to był główny punkt programu i jednocześnie ataku na moją osobę jako urzędującego prezydenta, że nie potrafię rozwiązać problemu śmieci na osiedlu Rafa. Minęło 9 miesięcy, jesteśmy w tych samych formułach prawnych, co przez ostatnie lata i nadal nic się nie dzieje. Dlatego pytanie, Panie Prezydencie, czy nie chcecie Państwo zrobić, okłamując tym samym mieszkańców Rawki kilka miesięcy temu, nic ze śmieciami? Czy po prostu przyznajecie, że w tym stanie prawnym, jaki obowiązuje, nic po prostu zrobić się nie da? Innymi słowy, przyznajecie, że wprowadziliście mieszkańców osiedla w błąd. I druga rzecz to to, że jest bardzo trudno, a w obecnym stanie w mojej ocenie niemożliwe zaprzestanie tej działalności, to pytanie, czemu Państwo brniecie dalej? Czemu chcecie, zgodnie z informacjami, które do nas docierają, otwierać kolejne sortownie, kolejne składowiska śmieci i to zdecydowanie bliżej siedzib ludzkich niż to, co ma miejsce na osiedlu Rafa. Tam był stan zastany, tam był stosowny plan zagospodarowania przestrzennego i tam według stanu prawnego nic nie można było zrobić, chociaż twierdziliście inaczej, podobnie jak z pociągami, które miały w ekspresowym tempie zacząć normalnie kursować na odcinku Skierniewice-Warszawa. Minęło 9 miesięcy, nic w tej materii się nie zmieniło. Podjęliście Państwo również decyzję, z którą się nie zgadzam, ażeby nie skorzystać z prawa pierwokupu działki przy ulicy Rejmonda. Proszę Państwa, przypominam tylko, że my dysponujemy działką, którą uzyskaliśmy po wieloletnich staraniach od Urzędu Wojewódzkiego w drodze zamiany nieruchomości przy Alei Niepodległości 6 na nieruchomości przy właśnie Jagiellońskiej 28, Senatorskiej 12,
Jest to nieruchomość, która bezpośrednio graniczy z tą działką, o której mówimy, przy ulicy Rejmonda. Gdybyśmy pozyskali, a nie jest to duża kwota, bo próby pozyskania tej działki już były, z tym, że wtedy właściciele mieli daleko wyższe oczekiwania. Dzisiaj, kiedy życzą sobie 250 zł za metr kwadratowy, jest to cena, która uważam jest na dzień dzisiejszy atrakcyjna i pozwoli połączyć dwie ulice w centrum miasta, ulicę Jagiellońską z ulicą Rejmonda i da ogromne możliwości dla miasta, bo to będzie działka, myślę, że wtedy już około 1,5 hektara, jeżeli nie więcej, i można ją wykorzystać w różnoraki sposób. Nie ma poza tą możliwością innych działek w centrum miasta o takiej powierzchni, które mogłyby być działkami komunalnymi. Dlatego proszę, żebyście Państwo zechcieli, chociażby biorąc pod uwagę tą decyzję związaną z parkowaniem samochodów w rynku, rozważyć ponownie i skorzystać z prawa pierwokupu. Kupić po 250 zł za metr kwadratowy, bo według mojej wiedzy jest to atrakcyjna cena. Atrakcyjna cena w centrum miasta. Przypominam, że działki w centrum miasta już kilkanaście lat temu były sprzedawane po 600, po 1000 zł za metr kwadratowy. Wycena chociażby ostatnia działki przy ulicy Mickiewicza, którą robiliśmy, to jest ponad 370 zł, także myślę, że 250 przy ulicy Rejmonda w centrum miasta to jest bardzo atrakcyjna cena i bardzo proszę, żebyście Państwo zmienili tą decyzję i zechcieli z tej oferty skorzystać, bo drugiej takiej szansy już miasto mieć nie będzie. Żałuję, że dzisiaj nie ma prezesa Rudzika, prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, bo mielibyśmy pewnie wszyscy wiele pytań, czemu to nic nie dzieje się z windykacją należności, które ma spółka, a spółka korzysta, nie wiem czemu, na to prezydent pozwala, z najprostszego rozwiązania, czyli wyciąga rękę do miasta, 200-300 tysięcy, miasto jak dobry wujek te pieniądze przekazuje, co w mojej ocenie dodatkowo rozleniwia prezesa i zwalnia go z obowiązku szukania innych rozwiązań niż tylko czerpanie z kasy miasta. Nic się nie robi w kwestii windykacji. Kilka milionów złotych nadal jest do ściągnięcia. Osoby, które są tam zatrudnione, dwie osoby, właśnie jestem ciekaw, jakie mają w tej materii sukcesy, ile to udało się tych pieniędzy odzyskać. Bo pisanie tylko wniosków do sądu i liczenie na komorników, to jest po prostu pomyłka. Miasto zaciąga ogromny kredyt, 33 miliony złotych. Tak na dobrą sprawę nie do końca wiadomo na co. Miasto podnosi deficyt do 47 milionów złotych. Proszę Państwa, wielu mieszkańców Skierniewic zastanawia się, czy to jest gra na jedną kadencję, czy to jest gra o to, ażeby zrobić jak najwięcej bardzo drogich inwestycji. Przypominam tutaj chociażby już ogólnopolską informację, budowa żłobka za 14 milionów, kiedy to w Warszawie za tą samą kwotę buduje się 3 żłobki, no ale to jest taka nasza specyfika, budować drogo, bo idąc za określeniem klasyka, tylko na drogich i słomianych inwestycjach można naprawdę poważne pieniądze zarobić i chyba o zarobek tych poważnych pieniędzy tutaj chodzi. Ale pamiętajcie Państwo, że... Panie radny, bez insynuacji, dobrze? Ja kolegę radną w tej chwili przerwałem, ale proszę bez insynuacji, proszę kontynuować swoją wypowiedź. Nie będę się odnosił do wypowiedzi Pana Przewodniczącego. 47 milionów deficyt, 33 miliony kolejne kredyty. To ogromne
zobowiązanie, które będzie przekazane na rzecz kolejnych rad miasta, kolejnych włodarzy tego miasta. Proszę po raz kolejny, ażebyście się Państwo opamiętali. Państwo pamiętacie kilka tygodni temu dyskusja, kiedy to z wielką radością ogłoszono, że będziemy budować, z czym oczywiście się nie zgadzam, pasywne domy socjalne. Nawet prosiłem pana prezydenta o odpowiedź na piśmie interpelacji. Czy dokładnie wie, co mówi? Czy pojęcie pasywne domy jest mu bliskie? Czy po prostu ktoś mu to podsunął i nie do końca wie, o czym mówi? No i okazało się, że miałem rację, bo dzisiaj zmieniliśmy nazwę w projekcie uchwały dotyczącej UFI z pasywnych na energooszczędne. Także też dziękuję bardzo, że przyczyniłem się do tego, że Państwo sięgnęliście do książek, bo informacje pozyskiwane i to od ludzi nie do końca kompetentnych mogą wprowadzać duże zamieszanie. Podjęliśmy dzisiaj uchwałę, oczywiście ja byłem temu przeciwny, uchwałę o tym, żeby przeznaczyć 5 milionów na uzbrojenie terenu przy ulicy Rybickiej. Nie wiem czemu, bo ten teren to jest niespełna 7 hektarów. Jakie chcemy wprowadzić uzbrojenie i za ile chcemy tę działkę w przyszłości sprzedać, skoro włożymy 5 milionów w działkę, która, jeżeli dobrze pamiętam, ma 6 hektarów 8000 metrów kwadratowych. No więc zakładając, czy też dzieląc te 5 milionów przez powierzchnię, to mamy około 75 zł, które musimy w każdy metr kwadratowy tej działki zainwestować. Dzisiaj tej wielkości działki przemysłowe nie uda nam się sprzedać drożej niż po jakieś 40-50 zł z metra kwadratowego. Także już na wstępie dokładamy do tej transakcji jako miasto 25 zł. Ja wiem, że będzie odpowiedź, ale to będą dodatkowe miejsca pracy, to będzie, nie wiem, dodatkowy wpływ do budżetu z powodu podatku od nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanówmy się, czy to nie są za duże koszty. Są chętni, szczególnie, że działka ta przy ulicy Rybickiego graniczy bezpośrednio z ulicą Unii Europejskiej i w ulicy Unii Europejskiej są wszystkie media, które można podprowadzić do działki, a odległość jest kilkaset metrów, także nie jest to zbyt duży wydatek. Jestem ciekaw, co za te 5 milionów Państwo chcecie wybudować. W roku 2000, to też a propos punktu czwartego dzisiejszej sesji, w roku 2017 zaplanowana była nadwyżka budżetowa i to był sensowny kierunek, bo należy sukcesywnie, ale zmniejszać zadłużenie miasta. Taki był obrany kierunek, ja się z nim w pełni zgadzam. Zmieniamy to. Nadwyżki wprowadzamy deficyt, czyli dodatkowe zobowiązanie miasta, dodatkowe miasta obciążenie. Słyszeliśmy to już dzisiaj wszyscy wyraźnie. Docierają do mnie informacje, że około 80 osób zostało w Skierniewicach zatrudnionych na sztucznie stworzonych etat. I to dotyczy Urzędu Miasta, dotyczy to jednostek, spółek miejskich. Dzisiaj chociażby usłyszeliśmy, że będzie
zatrudniona osoba, która będzie się zajmowała portalem. Dzisiaj to tak na dobrą sprawę. Jeden się zajmuje portalem, drugi mu otwiera drzwi, trzeci za nim zamyka, tak? I każdy ma zatrudnienie, czyli idziemy w epokę słusznie minioną, chociaż pewnie niektórym bliską sercu. Protestuję przeciwko temu. 80 osób, licząc po 40 tysięcy rocznie, bo taka jest mniej więcej, taki jest koszt jednego urzędniczego etatu. To jest dodatkowe 3 200 000, które będą obciążały to miasto. Ja tylko przypominam, że wybudowanie hali sportowej, kiedy jeszcze miałem na to wpływ, mówię o salach gimnastycznych przy szkołach, to był wydatek około 2,5 miliona. Wybudowanie przedszkola to jest około 4 milionów. Ja wiem, że dzisiaj te kwoty są wielokrotnie wyższe, ale mówię o tych czasach, kiedy budowało się normalnie. Dwóch zastępców Miejskiego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, jednostka, która zatrudnia kilkadziesiąt, zdecydowanie mniej niż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, będzie miała dwóch zastępców. Zlikwidowaliśmy stanowisko zastępcy dyrektora w jednostce, która ma budżet kilkudziesięciomilionowy i ponad 50 pracowników, a tworzymy dwa etaty dyrektorskie, zastępców dyrektora, w jednostce, która ma budżet kilkumilionowy i myślę, że co najmniej, przynajmniej na dzisiaj, bo też nie wiadomo, jak długo to potrwa, ma co najmniej o połowę mniej pracowników. Nie widzę tutaj żadnego uzasadnienia, poza oczywiście tym, że trzeba znajomym zapewnić miejsca pracy. Tutaj dodatkowo jeszcze, nie wiem, czy Państwo radni zauważyliście, że ci dyrektorzy zostali już powołani przed podjęciem uchwały przez Radę. Czyli tak de facto to Rada dzisiaj jest kwiatkiem do kożucha, bo te decyzje zapadają zupełnie nie na tej sali i nie w takim gremium. A propos nowego Centrum Kultury i Sztuki. To tutaj bardzo ciekawy scenariusz się pojawił. Państwo zauważyliście, że pan przewodniczący Kęcielewski zadaje pytanie, pan prezydent wskazuje pana dyrektora do odpowiedzi, a pan dyrektor już ma przygotowaną odpowiedź na kartce. To mi się przypomina taka sytuacja, z której wielokrotnie się śmiano, że jeden z dyrektorów szkół na apelu, kiedy to wręczono mu kwiaty z okazji imienin, stwierdził, że jest bardzo zaskoczony tymi kwiatami i w podziękowaniu wyjął kartkę z kieszeni i odczytał podziękowanie. Także no mniej więcej podobna sytuacja do dzisiejszej. Jeżeli chodzi o sprzedaż działek, bo to jest jakby kolejny element, ja już na komisji mienia komunalnego mówiłem, że jest to błąd, jeżeli chodzi o sprzedaż działki przy ulicy Warszawskiej, bo wprowadzimy tam dodatkowe elementy do już funkcjonującego konfliktu między właścicielami działek pracowniczych, które są w takim trójkącie ulicy Warszawskiej, bloków przy ulicy Doma Rasiewicza i właśnie właściciela tej działki. Właściciel tej działki, w mojej ocenie, naruszając stosunki wodne, podniósł teren, przez co zalewa właścicieli tych ogródków działkowych. Sprzedaż kolejnej działki spowoduje, że tylko ten problem narośnie, ale oczywiście Państwo nie chcieliście tych argumentów słuchać, podjęliście określoną decyzję. Jestem przekonany, że błędną. Tak jak błędną decyzją jest decyzja o sprzedaży budynku po byłej szkole muzycznej. Proszę Państwa, to jest oczywiście budynek wpisany do rejestru zabytków. To jest budynek, który
na dzisiaj rzeczywiście nie wygląda najlepiej, ale to ze względu na to, że on już nie najlepiej wyglądał w sytuacji, kiedy tam szkoła muzyczna funkcjonowała. Budynek do remontu jest i przebudowy przewidziany od wielu lat. Zmieniała się koncepcja, bo pierwotnie tam miało powstać Muzeum Miasta Skierniewice. Potem po decyzji konserwatora zabytków zmieniliśmy tę decyzję i bardzo słusznie na budynek dawnego lazaretu przy ulicy Batowego. Dzisiaj pojawia się inna jeszcze możliwość, która jest ważna i warta rozważenia, czyli pozyskanie pałacu Prymasowskiego na siedzibę muzeum i też prosiłbym, ażebyście Państwo zechcieli tą prośbę i ten wniosek rozważyć. Proszę Państwa, jeszcze chciałem się odnieść do darowizn. Nie wiem, czemu zmieniliście Państwo zdanie, bo wiem, że kwestia darowizny takiej działki łączącej ulicę Starpacika z ulicą Łowicką stawała już na sesji. Wtedy żeśmy, z uwagi na to, że część tej działki ma szerokość 4 metry, czyli nie spełnia norm, jakie są dzisiaj przewidziane dla dróg publicznych i to wiąże się z ewentualnym w przyszłości wykupem, za który będzie musiało miasto zapłacić, proponowaliśmy, ażeby wnioskodawcy wykupili lub w formie darowizny przekazali również ten dalszy odcinek poszerzony do co najmniej 8 metrów. Tak się nie stało. Nie wiem, czemu ta decyzja została zmieniona, co na to zaważyło, kto na to wpłynął. No dzisiaj podejmujemy kolejny raz decyzję, która będzie finansowo uderzała w miasto Skierniewic. Darowizna przy ulicy Grzybowej. Proszę Państwa, wydawałoby się, że oczywiście rzecz bardzo korzystna. Taka propozycja darowizny była już wcześniej składana przez wojewodę. Ja nie chciałem na to wyrazić zgody jako prezydent. Z uwagi na to, że dzisiaj, tak na dobrą sprawę, Grzybowa będąc własnością Skarbu Państwa, jest, jeżeli chodzi o koszty, obsługiwana przez wojewodę. Tam nic innego poza tym, co się dzisiaj dzieje, czyli poza siedzibą Związku Harcerstwa Polskiego, Teatru Realistycznego, jeszcze chyba jednej jednostki, tylko nie pamiętam w tej chwili nazwy, tam nic innego więcej się nie będzie działo, plus planowane, nie wiem, czy taka jest nadal koncepcja, archiwum miejsc. I na to wszystko była zgoda wojewody i ciężar obsługi tego budynku leżał po stronie wojewody i Skarbu Państwa. Dzisiaj przyjmując tą darowiznę, darowizna jest ze wskazaniem na cel. Tego nie będziemy mogli jako miasto ani sprzedać, ani umieścić tam, czy też prowadzić inne działalności. Czyli status quo zostanie, tylko że koszty przejdą na stronę miasta, bo będzie to własność komunalna. No zrobiliście Państwo rewelacyjny interes. Gratuluję. Podobnie rzecz się ma z pozostałymi zakupami. Myślę, że tutaj wybawiamy z kłopotu Skarb Państwa i księdza kapelana, który jest odpowiedzialny za utrzymanie tego trawnika przy ulicy Ofiar Katyńskich. No ale to może akurat dobrze. I ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć. Bardzo mi przykro, że podjęliście Państwo decyzję o wystąpieniu ze Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w sytuacji, kiedy nie mieliście Państwo wiedzy, czym to zrzeszenie gmin i powiatów naszego województwa się zajmowało. Bo to, co powiedział pan prezydent Chęcielewski, no świadczy wyraźnie, że w ogóle nie ma zielonego pojęcia, czym to stowarzyszenie się zajmowało. Na pewno nie pozyskiwaniem środków unijnych.
Stowarzyszenie pełniło bardzo ważną rolę i gdybyście Państwo zechcieli słuchać, to przez 8 lat byłem członkiem zarządu tego stowarzyszenia. I być może tak się teraz dzieje, ja nie jestem teraz członkiem zarządu, tutaj zwracam się do pana radnego Leksińskiego, który nie mógł się skontaktować. Gdyby mnie o to poprosił, ja bym dał bezpośredni kontakt do przewodniczącego, pana burmistrza Czyszcza, który zawsze na tego typu telefony, kontakty odpowiadał. Nie wiem, być może w ostatnich 9 miesiącach zmieniła się siedziba firmy, ale zawsze ta siedziba była przy ulicy Piotrkowskiej 13 w zasobach miasta Łodzi. Zawsze była tam przez kilka godzin dziennie obecna na pół etatu zatrudniona osoba i zawsze tam można było ewentualnie, jeżeli akurat się trafiło na ten czas, kiedy nie urzędowała, była sekretarka i można było zostawić wiadomość i oni kilka godzin później odzwaniali i kontaktowali się. Czym się przede wszystkim ten związek i to zrzeszenie zajmowało? Integrowało samorządowców z terenu województwa łódzkiego. Występowało jako grupa samorządów do marszałka i do wojewody z określonymi kwestiami. Opiniowało projekty uchwał wnoszone przez samorząd wojewódzki oraz zarządzenia wojewody. Występowało do stosownych ministerstw z wnioskami dotyczącymi bądź tych samorządów, bądź całego regionu. Stowarzyszenie również organizowało miejsca wystawowe na Festiwalu Czterech Kultur, na Styku Czterech Kultur w Łodzi. Bardzo ważne przedsięwzięcie, które skupiało wielu wystawców, ale również bardzo wielu gości zwiedzających. I na koniec, bo mógłbym tutaj jeszcze długo mówić o pracach tego stowarzyszenia, bardzo mi przykro, że nie chcecie Państwo słuchać i podejmujecie decyzję tylko dlatego, że ktoś się nie mógł dodzwonić, komuś się nie podoba, bo może do zarządu nie został wybrany, albo jeszcze nie wiem, z jakichś innych partykularnych przyczyn. Proszę, ażebyście Państwo przy kolejnych tego typu pomysłach zechcieli również wysłuchać z drugiej strony, wziąć pod uwagę inne niż tylko prezentowane tutaj przez prezydenta argumenty. Dziękuję bardzo i na koniec jeszcze raz w ten sposób się będę dzisiaj z Radą komunikował ze względu na to, że moje ocenie dotychczas niespotykana praktyka, ażeby radnym odbierać głos. Być może pan przewodniczący również zreflektuje się i ta praktyka się zmieni, ale dopóki się nie zmieni, to w ten sposób będę się z Państwem komunikował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z kolegów radnych? Proszę bardzo, radny Tadeusz Ruszkowski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. To jest punkt oświadczenia. Więc chciałbym oświadczyć, proszę Państwa, że nie życzę sobie, aby radny Leszek Trębski wnosił uwagi do decyzji podejmowanych przeze mnie. Mówię o sobie, oświadcza, czy ja byłem za, czy przeciw, czy się wstrzymałem. Pan, panie radny Leszku Trębski, nie ma takiego prawa. Pan wyraził swoją zgodę przy każdym punkcie. A dzisiaj pan, zabierając głos, powinien powiedzieć: oświadczam, protestuję, wnioskuję. A taki pana monolog pół godziny, to jest pana wewnętrzna wypowiedź, można nazwać to truizmem, którego nie muszę słuchać. Jeżeli pan będzie tak dalej postępował, to radny Roszkowski w tym punkcie pójdzie sobie po prostu za drzwi. To oświadcza, że sobie nie życzę krytyki pod kątem własnej osoby i decyzji, które podejmuje na tej sali. Podejmuje je bardzo świadomie, bo jestem zdrowy na umyśle.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Może jak zwykle ja odniosę się, ponieważ pod moim adresem też padły słowa, nikomu nie ograniczam swobody wypowiedzi. Pierwsza rzecz. Sesję Rady Miasta Skierniewice od 1 grudnia 2014 roku prowadzę zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze statutem uchwalonym w dniu 30 października 2012 roku. Dziękuję. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowni Państwo radni, nie sposób się nie odnieść do wypowiedzi pana radnego Leszka Dębskiego, bo to mamy do czynienia ze swoistym paradoksem, kiedy doświadczony samorządowiec i były prezydent miasta Skierniewice korzysta z takiej, a nie innej formuły wypowiedzi, kiedy rezygnuje z dyskusji, których, a na to są przykłady choćby na nagraniach w lokalnych mediach, w których ta dyskusja wielokrotnie odbiegał od tematu i poruszał możliwie największą ilość spraw przy okazji kolejnych projektów uchwał. A dziś pan radny wybiera formułę wypowiedzi w postaci monologu. To świadczy o tym, że pan radny dobrze zna statut, ale co poza tym? Poza tym świadczy o tym, że rezygnuje pan z dyskusji z innymi radnymi. Odnosząc się tylko do kilku stanowisk, które pan wypowiedział, najwyraźniej drażni pana radnego rozmach inwestycyjny, który aktualnie odbywa się w mieście. Dlaczego drażni? No możemy się domyślić, jeżeli chodzi o porównanie kwot, jakie na inwestycje były przeznaczane w latach poprzednich. Operuje pan danymi, które nie są zgodne z prawdą, a mianowicie chodzi tu o ilość osób zatrudnionych. To jest bardzo duża nieodpowiedzialność wypowiadać się tak do zgromadzonych w tej sali. Poruszając kwestie uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem firm zajmujących się utylizacją śmieci czy też recyklingiem na osiedlu Rawka, zapomina pan radny Leszek Kremski o tym, że najwięcej decyzji administracyjnych w tych sprawach zapadało właśnie w poprzednich kadencjach. Także również prosiłbym o operowanie danymi, a nie daleko wybiegającymi wnioskami, że nic się w tej sprawie nie robi. W tej sprawie zapadają decyzje w trybie, który jest ustalony przez odpowiednie organy i instancje. I minęło kilka miesięcy, to prawda, natomiast wcześniej minęło kilka lat, kiedy robiło się sporo, ale w drugą stronę. Jeżeli chodzi o komentarze dotyczące zatrudnienia na stanowiskach w Miejskim Ośrodku Kultury, czy też Centrum Kultury i Sztuki, że decyzje zapadły wcześniej, po to, żeby ta placówka już teraz lepiej funkcjonowała. A zmiana zaszeregowania do zatrudnienia nowej instytucji, nowej, jeżeli chodzi o nazwę, to będzie tylko krok formalny. Bardzo nieładnie pan radny moim zdaniem zasugerował ustawienie pytania, odpowiedzi, to ja odpowiem w ten sposób. Wszyscy widzą, siedzący na tej sali, jaki czas i okoliczności pan radny wybrał na swoją wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent Radomir Górek. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni Państwo, ja jestem krótko w Skierniewicach, ale już przyzwyczaiłem się do tych stwierdzeń. Nic się nie dzieje,
roku robicie, nic nie robicie, nikogo nie słuchacie, żadnych argumentów nie bierzecie pod uwagę. Przecież to już jest nie jakaś dyskusja, nie jakaś krytyka, tylko wysoki stopień demagogii. Odniosę się tylko do jednej ze spraw poruszanych przez pana radnego Leszka Frąckiego, mianowicie ulica Rybickiego. Ulicę Rybickiego wpisujemy dlatego, że zgłaszamy, termin zgłaszania wniosku na RPO jest od 17 sierpnia do 27, czyli w przyszłym tygodniu zgłaszamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, żeby aplikować o pieniądze unijne i uzbrajać tą ulicę. Ulica ma 846 metrów długości, łączy Unię Europejską, ulicę Unia Europejska z Rataja. I przy tej działce, przy tej ulicy jest działka miejska, która jest przekazana do łódzkiej strefy ekonomicznej i tylko jedyna informacja w tym jest prawdziwa, że działka ma 6 hektarów i 80 lat. I gdybyśmy nie skorzystali z takiej sytuacji, bo koszt tej inwestycji będzie 4 miliony 600 tysięcy. Zakres, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie, nawierzchnia tej ulicy, dwa zjazdy publiczne do tej działki bez chodników, bo w tym działaniu 3-2-1 nie można zapisywać chodników. Czy to jest decyzja słuszna, czy nie? Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tych siłowniach, mówił kolega Stonecki. Akurat dostałem odpowiedź na interpelację dotyczącą siłowni, z której wynika, że 4 siłownie trenerowe powstają w tym roku, będą rozważane w przyszłym roku i w budżecie kolejne. No i moja uwaga dotyczy właśnie tego, czy rozważając powstanie kolejnych siłowni, nie powinniśmy również zwrócić uwagę właśnie już wtedy w planach na podbudowę. Druga sprawa dotyczy obserwacji moich osobistych. Jeszcze mi się tej kwestii nie zwrócił, bo to świeża sprawa. Drugi, trzeci dzień chyba dzisiaj dotyczy remontu, jaki odbywa się na granicach naszego miasta. To jest koniec ulicy Skłodowskiej. Został przesunięty ruch wahadłowy tuż przy samym skrzyżowaniu na końcu ulicy Skłodowskiej w stronę Bolimowa. I rozpoczynają się korki już przed skrzyżowaniem, które sięgają dosyć daleko w ulicę Skłodowską. Czy nie warto by zwrócić uwagi miasta na tą okoliczność, bo utrudnia to ruch osób skręcających na Rawet, a nawet do niektórych posesji po lewej stronie ulicy Skłodowskiej, czyli do osiedla domów jednorodzinnych. Czy nie należałoby tutaj zorientować się, jak długo ten ruch wahadłowy będzie funkcjonował i czy nie pomyśleć o jakimś możliwym objeździe? To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, sprawa później pan Jaroszewski. Radny pan Jaroszewski. Szanowni Państwo, w sprawie tej siłowni na powietrzu na ulicy Szarych Szeregów był pan radny Adam Stalecki, Państwo na 100% racji, ale że tam chodzą dzieci, młodzież i ludzie starsi, to jest wszystko ok. Ale jeżeli tam chodzą ludzie z psami, to nie jest ok. Bo później po tych psach zostają ślady, dzieci tam biegają. W związku z tym moja propozycja postawić parę ładnych tabliczek, zakaz wprowadzania psów. To nie jest. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o uwagę. W sprawach różnych znajdują się również pisma Biura Rady do wglądu. Przeczytam w tej chwili chronologicznie. Jest pismo mieszkańców ulicy Sobieskiego w sprawie rozbiórek komórek. Pismo mieszkańców osiedla Rawka z dnia 12 lipca bieżącego roku w sprawie działalności klastra gospodarki odpadowej i recyklingu oraz odpowiedź prezydenta miasta. Odpisy odpowiedzi na skargi kasacyjne w sprawie ze skargi z Kierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pismo mieszkanki miasta z dnia 23 lipca bieżącego roku w sprawie zagospodarowania działki za kościołem nad rzeką Łupią oraz odpowiedź prezydenta miasta.
Do wiadomości wniosek mieszkańca miasta skierowany do prokuratury rejonowej w Skierniewicach o wycofaniu aktu oskarżenia. Pismo mieszkanki miasta z dnia 3 sierpnia bieżącego roku w sprawie działek położonych w obrębie 15 miasta oraz nieruchomości przy ulicy Miednikowskiej. Odpowiedź na pismo mieszkańców miasta w sprawie planowanej rozbiórki komórek. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Skierniewice nr 13/112/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku. Odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice nr 4/31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Przechodzimy do punktu 35 dzisiejszej sesji. Zamykam 14. sesję Rady Miasta Skierniewice. Dziękuję Państwu za uwagę.